Przekonaniem bardzo wielu wyznawców judaizmu jest to, że przez 364 dni w roku szatan bardzo przeszkadza, aby nasze modlitwy dotarły do Pana Boga. Jest tylko jeden dzień, kiedy szatan nie ma takiej mocy. To dzień pojednania, Jom Kippur. Najważniejsze żydowskie święto, w którym Żydzi mają nadzieję na otrzymanie przebaczenia swoich grzechów od Boga, wtedy gdy szczerze je wyznają. W czasach Chrystusa działo się to w świątyni jerozolimskiej, wyznawano tam grzechy, ale także w synagogach. I do dnia dzisiejszego też tak jest, że w Jom Kippur, dzień pojednania, wielu Żydów udaje się do Muru Płaczu, pozostałości dawnej świątyni, a na całym świecie, poszcząc, idą do synagog, wyznają swoje grzechy, mając nadzieję na otrzymanie ich przebaczenia. A jak to wygląda z punktu widzenia Nowego Testamentu? Bardzo gorąco zapraszam do refleksji. Kochani, kiedy przewracamy kartę Ewangelii, to zauważamy bardzo ważny rys działalności Pana Jezusa. Chodzi mianowicie o proklamację Bożego przebaczenia. Otóż Żydzi byli przekonani, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. I tak jest rzeczywiście. Zwróćmy jednak uwagę, że gdybyśmy sięgnęli do sceny uzdrowienia człowieka sparaliżowanego, drugi rozdział Ewangelii Marka. Jezus wypowiada tam słowa: Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Można powiedzieć, stawia siebie w pozycji Boga, bo jest Bogiem, choć wtedy jeszcze świadkowie tego wydarzenia o tym nie wiedzą. I wypowiada, proklamuje przebaczenie grzechów. Uczeni w Piśmie bardzo się dziwią, czemu on tak mówi. On bluźni. Kto może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Dalej, gdybyśmy sięgnęli do 8 rozdziału Ewangelii Jana, zobaczymy tam kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, wobec której Jezus jest bardzo delikatny, żeby jej nie zawstydzić, nie patrzy jej w oczy, ale pochyla się i pisze palcem po ziemi. I do niej też mówi, nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Znowu udziela Bożego przebaczenia. I wreszcie, właściwie można powiedzieć, ostatni moment życia Jezusa, kiedy tuż przed swoją śmiercią rozmawia z wiszącym obok przestępcą, który prosi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Słowami, dziś będziesz ze mną w raju, Jezus daje do zrozumienia, że przebaczył mu grzechy. Jak to więc jest? Są tacy chrześcijanie, którzy twierdzą, że nie trzeba klękać przy kratach konfesjonału, aby prosić Boga o przebaczenie. Są tacy, którzy mówią, że może wystarczy przeprosić Pana Boga na swojej osobistej modlitwie, wzbudzić w sobie żal z powodu tych grzechów i w ten sposób otrzymujemy przebaczenie grzechów. Dlaczego w Kościele katolickim utarł się zwyczaj spowiedzi, która jest spowiedzią sakramentalną, jest widzialnym znakiem przebaczenia Bożego i to znakiem stuprocentowym, bo na tym polega sakrament. Mamy stuprocentową pewność działania Boga. Czy nie wystarczy wyznać na przykład swoje grzechy osobiście przed Panem Bogiem albo powiedzieć je komuś ze swoich przyjaciół i poprosić Jego o rozgrzeszenie? Dlaczego musi być to kapłan? Otóż sięgnijmy do kilku tekstów biblijnych i spróbujmy wyciągnąć z nich logiczny wniosek. Po pierwsze, gdybyśmy sięgnęli do listu świętego Jakuba Apostoła, znajdziemy tam bardzo piękną zachętę. Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy. Oto pierwsza przesłanka. Nie wystarczy wyznać grzech przed Panem Bogiem, bo święty Jakub mówi wyraźnie nawzajem, a to oznacza, że trzeba powiedzieć ten grzech drugiemu człowiekowi, nie tylko samemu Bogu. Skoro tak, warto zapytać, jakiemu człowiekowi? Czy może to być mój kolega z pracy,
Może jakiś mój dobry przyjaciel, może wystarczy wyznać grzech małżonkowi, żeby właściwie odpowiedzieć na to pytanie, musimy sięgnąć do sceny opisanej przez Jana Ewangelistę, kiedy to już po swoim zmartwychwstaniu Jezus pojawia się w wieczorniku i do zgromadzonych tam apostołów mówi: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym grzechy zatrzymacie, są im zatrzymane. Mówi to do apostołów, do bardzo określonej grupy ludzi. Rodzi się więc pytanie, komu należy wyznawać grzechy? Otóż ta sama grupa osób, apostołowie, byli zgromadzeni z Jezusem na ostatniej wieczerzy. I zwróćmy uwagę, że najprawdopodobniej, ja twierdzę, że z całą pewnością w czasie ostatniej wieczerzy nie było tam kobiet. Dlatego, że ustanawiając ten obrzęd, który później nazwiemy Eucharystią, w czasie wieczerzy paschalnej żydowskiej Jezus ustanowił nową społeczność, tak zwaną chabchura. Otóż zwróćmy uwagę, że zwyczajem Żydów, wielowiekową tradycją jest to, że wieczerzę paschalną spożywa się w gronie rodzinnym. Jezus wziął apostołów do tej społeczności. Nie ma tam mowy o żadnej rodzinie, żadnego z nich, ani o rodzinie Jezusa. Jest mowa tylko o apostołach i o Jezusie. W związku z tym mamy do czynienia z ustanowieniem nowej społeczności tych, którzy spożywają Paschę. I będzie to już Pascha Jezusa, a nie Pascha Żydów, Izraelitów. Skoro Jezus ustanawia tą nową społeczność, to gdyby miały tam być kobiety, ewangeliści z całą pewnością musieliby to napisać. Bo do tej pory Pascha była spożywana w rodzinie, wszyscy wiedzieli, że są tam mężczyźni i kobiety. Skoro Jezus zrywa z tym zwyczajem, że ma być to rodzina fizycznie związana ze sobą, więzami krwi, a ustanawia nową rodzinę, to gdyby tam miały być kobiety, to Jezus z całą pewnością musiałby to powiedzieć. Ewangeliści musieliby o tym napisać, na czym polega ta nowa społeczność. Skoro więc tak, skoro jest niemal pewne, że na ostatniej wieczerzy był tylko Jezus i apostołowie, to teraz bardzo ważna informacja, która bardzo często nam umyka. Otóż wiemy, że ostatnia wieczerza rozpoczyna się od obmycia nóg apostołom. I najczęściej interpretujemy ten gest jako piękny gest służby. To rzeczywiście prawda. Jest to piękny wyraz pokory i służby. Do tego jesteśmy wezwani. Ale to nie najważniejsze przesłanie z tego gestu obmycia nóg. Otóż najważniejsze przesłanie brzmi tak. Gest obmycia nóg to początek udzielania sakramentu święceń kapłańskich. Gdybyśmy sięgnęli do Starego Testamentu i popatrzyli, co Pan Bóg nakazuje Mojżeszowi, to mówi mu: weź swojego brata, Aarona, a także jego synów, Nadaba i Abihu, i obmyj ich. A później przywdziej w tunikę, namaść olejem. Mamy namaszczenie trzech pierwszych kapłanów i wielu biblistów twierdzi, że gdy mowa jest o obmyciu, to chodzi właśnie o obmycie nóg. Dlatego widzimy, że Jezus ustanawia sakrament kapłaństwa właśnie poprzez ten gest obmycia nóg. Później pewnie był dalszy obrzęd, już niezanotowany. A żeby nie mieć, że tak jest z całą pewnością, to zwróćmy uwagę na rzecz następującą. Jezus tworzy wokół siebie identyczną hierarchię kapłańską, jaką Pan Bóg nakazał stworzyć Mojżeszowi. Otóż Mojżesz najpierw wyświęcił na kapłana swojego brata Aarona. Jezus spośród 12 ma swojego wybranego, Piotra. Nie będziemy teraz przytaczać wszystkich tekstów, które świadczą o prymacie Piotra, ale to jest kwestia oczywista. Dalej, Mojżesz następnie ma trójkę wybranych, to jest Aaron, Nadab i Abihu. Trzech najbliżej współpracujących z nim kapłanów.
Jezus ma trzech najbardziej współpracujących z nich uczniów i to jest Piotr, Jakub i Jan, wybrani do bardzo ważnych wydarzeń z życia Jezusa. Dalej, Mojżesz po zawarciu przymierza z Panem Bogiem, kiedy otrzymał tablicę dekalogu, nakazał 12 młodzieńcom złożyć ofiarę na kamiennych stelach, które były przy górze Synaj. Ma więc, skoro składali ofiary, to byli kapłanami, 12 młodych ludzi. Tak samo Jezus wybiera 12 apostołów. Dalej czytamy, że Mojżesz ustanawia grono 70 starszych i Jezus ma 70 uczniów. Wszyscy, tak jak Mojżesz tworzył hierarchię kapłańską Starego Przymierza, tak Jezus tworzy hierarchię kapłańską Nowego Przymierza i wszyscy są mężczyznami. Skoro więc łączymy następujące fakty, w momencie ustanowienia sakramentu kapłaństwa w wieczorniku byli tylko mężczyźni, i to właśnie tym mężczyznom, których konsekrował na kapłanów, Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. A święty Jakub mówi, wyznawajcie sobie nawzajem grzechy. To wszystkie te trzy przesłanki dają nam jasną konkluzję. Nie wystarczy wyznać grzechy samemu Bogu, trzeba je wyznać człowiekowi, ale jakiemu? Takiemu, który został konsekrowany na kapłana. Wdzięczni Panu Bogu za dar sakramentu pojednania, otwórzmy teraz swoje serca na dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo gorąco dziękuję za uwagę, za nasze wspólne pochylanie się nad treścią Bożego Słowa. Zapraszam do subskrypcji i na kolejne nasze audycje.